Hello, widzowie, dzisiaj jest naprawdę ogromny dzień, ponieważ dzisiaj dopnę wszystkiego po prostu, dosłownie wszystkiego, żeby zdobyć zielonego kitcoina. Prawdopodobnie dzisiaj weźmiemy go w swoje ręce. Stwierdziłem, że jest to idealny dzień, idealna okazja, bo nie wiem, czy wiecie, ale my z Tostem, kilka dni temu zdobyliśmy już 3 fragmenty do naszego genialnego, oczywiście, kitcoina. Jak widzicie, nie ma tutaj dosłownie nic, ja może będę na shifcie. Ej, w ogóle, gdzie jest? A, dobra, tutaj jestem, bloku, już myślałem, że mi zniknął. Będę na shifcie, czyli mi tam rodzeństwo gdzieś nie zobaczyło. No i patrzcie, mamy 3 fragmenty, bo tego pikona oczywiście można wymienić. A tutaj brakuje nam tylko 1000 kitcoinów zwyczajnych, których jak widzicie mam 190. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy do mojej farmy zielonych, tam po prostu co z Tostem, co Tostu zrobił tą farmę. Zobaczymy, ile tam mam. Oczywiście to będzie kitcoin wspólny, ponieważ tutaj Tostu też dał tego pikona. Ja to robię bez jego wiedzy, że wymieniam, ale prawdopodobnie on też by chciał, żebyśmy zdobyli tego zielonego kitcoina. Nie konsultowałem się z nim, bo on weekendami nie gra, ale po prostu postaram się zdobyć ten hajs i wam pokazać dzisiaj tego zielonego kitcoina i odkryjemy, co on robi. Czy on dodaje jakieś efekty, czy on dodaje, nie wiem, siłę, czy on dodaje na przykład 1000 kitcoinów na minutę, bo też tak może być. Widzowie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na kitsklep po kozackie koszulki i oczywiście na event halloweenowy na nasz serwer, bo cały czas trwa i możecie zdobyć kozackie nagrody. Ja oczywiście na razie tych części nie będę ze sobą zabierać, bo jest ryzyko, że oczywiście bym je jakoś stracił, albo moje młodsze rodzeństwo mnie gdzieś tam zaatakowało czy coś, więc ja sobie najpierw, kochani, przede wszystkim pójdziemy sobie do naszej farmy zielonych barwników, żeby tam po prostu zdobyć oczywiście ten hajs, który nam jest potrzebny. Jak widzicie, ja mam 190 kitcoinów, jest potrzebny 1000. Mam nadzieję, że uda nam się to zebrać, bo tam ja przesortowałem oczywiście te coiny, które tam możemy mieć, w sensie te barwniki, i one są w tej skrzynce. Ich jest trochę, bo jak widzicie, mamy tutaj, no, sporo. Tutaj jest normalnie na 2 pójścia do kit sklepu. Nie wiem, ile nam z tego wyjdzie. Tutaj ja mogę nawet odłożyć te itemy, żeby tutaj jakby nie zabierać wszystkiego, tylko żeby wziąć po prostu to najpotrzebniejsze. To nam w sumie nie jest potrzebne. Wezmę sobie mój hełm, bo hełm mogę oczywiście założyć na głowę i mogę wziąć tą książkę. To jest turniej magii, że to mi w sumie nie jest potrzebne. Kilof mi jest potrzebne, chociaż nie, też mam swój lepszy kilof. Dobra, chwila, ja tylko potrzebuję to. No i jedzenie, ale jedzenie też mam. Dobra, no to walić, ja tych rzeczy tutaj nie potrzebuję za bardzo. A oczywiście te barwniki, patrzcie, ile ja tego mam. Każdy taki stack to jest 10 kitcoinów, czyli nawet tutaj, no mamy, no nie wiem, ile mamy, zobaczymy po prostu w sklepie. Wy oczywiście oglądajcie oczywiście do końca. Co ja mówię? Dobra, jestem zlagowany, bo jest rano, widzowie, nie? I napiszcie, jakie macie plany na weekend, czy udało wam się zdobyć dużo cukierków w Halloween. I napiszcie, czy już otworzyliście halloweenowe skrzynki na naszym serwerze kidowice.pl, bo tam oczywiście cały czas trwa event i możecie wpadać i po prostu grać. Ej, jest koń. Dobra, ja tego konia nie będę używać, bo to jest chyba od magicznego ten koń, wolę go tam lepiej nie denerwować, bo wiecie, jak to jest magiczne, on jest strasznie szybko denerwujący się i mógłby mi zrobić spinę, więc lepiej tego konia nie ruszam, po prostu lecę do kit sklepu, bo mam naprawdę sporo, widzowie, szmalu do wymienienia, no i lecimy. Zobaczymy, czy mi starczy. Jak mi nie starczy, to będziemy, widzowie, wtedy kombinować. To jest, w ogóle ten biznes otworzył, ale to zobaczcie u niego na kanale, bo tam to jest. O, Pinkers. No, co wy tu robicie? Ej, siema! Co wy tutaj robicie? No, ty? Co ci nie działa? Co nie działa? Wszystko działa elegancko, co ci nie działa? Zepsuł się bankomat, nie wypłaca mi kitcoinów moich. No jak ci nie wypłaca? Przecież działa wszystko elegancko, co ty w ogóle gadasz, Pikers? A właśnie, ja sobie przyszedłem elegancko wymienić tutaj moje barwniczki, proszę bardzo. Wymieniam sobie na kitcoiny. Ej! Nie otwieram jego plecaka! Ty, złodzieju! No, co Wera mówisz? Wiesz, ja mam kitcoinów, ja też sobie przyszłam wymienić. A mnie to tam Wera nie obchodzi, bo ja sobie tutaj, o, już wymieniam, pyk, 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 ile mamy? O, no, mi się to może przydać. No, ja już mam w tym momencie 440 kitcoinów. No i co? No i co? A i ja co? Mam 540 takich, ty widzą sobie, czy ja mam, patrz, ja też mam dużo, a razem mamy więcej, o wiele niż ty. Co? Znasz coś to? Jak macie? No znam, ale nie celuj tym we mnie, ty. Ale skąd wy macie, nie wiem, 540, no... Dobra, dawaj to. A, nie, to jest mój. No nie, dobra, skąd ty masz, nie, 540 kitcoinów? No ja, no, my sobie mamy pewną farmę i parę innych rzeczy mamy i nie mogę ci powiedzieć, ale mam 540 kitcoinów, bo sobie przed chwilą wymieniłam. I no właśnie co? Tutaj muszę iść zanieść je do mojej skrzynki. No to nara, a ty, Pikers, nie wiesz, skąd masz hajs, co? A skąd, co cię to interesuje, co? Dobra, wy sprowadzam to krowy. Wy to okradacie, kurczę, złodzieje, nara, nie rozmawiam z wami nawet.
Profitowie, skąd oni w ogóle mają tyle hajsu? Przecież ja mam tylko 500, znaczy 440, a Vera mówi, że ma ponad 500, a Pickers to Bóg wie, ile on tam ma tych pieniędzy. Pewnie ma gdzieś też pochowane pieniądze, a właśnie, zobaczcie, tutaj przecież, żeby wymienić tego Bitcoina, no okej, Bitcoina mamy, to już wymieniliśmy, brakuje mi 1000 Kitcoinów, tylko i wyłącznie tego, żeby mieć całego coina i wtedy będziemy mogli mieć już zielonego Kitcoina, tego cudownego, co tam jest, widzicie to? Właśnie go! Ale, no jak zdobyć 1000 Kitcoinów? Kurczę, tosta nie ma. Wiem, że on miał w ekwipunku, ale no teraz nic z tym nie zrobię. No przecież nie ma go na serwerze. Tutaj w kasie chyba też nic nie ma, bo tu wszystko zostało wyzerowane. Jest jakiś szmal. Ej, jest 17. Ej, jest 17, ale to nie są moje pieniądze. Dobra, czekajcie. Jest plan. Dobra, okej, słuchajcie. Mam beznadziejny plan i on prawdopodobnie będzie mieć konsekwencje, ale widzowie, chyba muszę widzowie dzisiaj okraść kilka osób. Dobra, ja tego nie będę mówić głośno tutaj, poczekajcie, pójdę do mojego domku, żeby mnie na pewno nikt nie usłyszał, bo oni tutaj chodzą. Idę do mojego domku i już wam mówię cały plan. Słuchajcie widzowie, mój plan jest taki, żeby okraść osoby z kitowic. Vera ma ponad 500 kitcoinów, Pickers też ma ileś, a ja mam 440. W kasie z kit sklepu jest 170. Wystarczy, że u każdego troszeczkę zabiorę, ja to oczywiście oddam widzowie. To nie tak, że ja te pieniądze oczywiście zgarnę dla siebie, ja je oddam, ale dlatego, żeby był fajny odcinek, żebyście mieli tutaj kozacki film, no i też żeby sprawdzić, czy magik nas nie oszukuje, no to ja te kitcoiny wezmę, bo nie ma co się łudzić, ale Vera i Szymek na pewno za darmo mi kitcoinów nie oddadzą. Ja jeszcze sprawdzę, czy ja gdzieś w skrzynce jakichś kitcoinów nie mam, ale no nie wydaje mi się, żebym miał, bo raczej wszystkie, które mam, to mam właśnie tutaj. No właśnie, mam tylko dwa shulkery. No a tutaj nie mam nic. Ja też nie chcę widzowie zabierać im tego. A czekajcie, to mam podki w ogóle na niewidzialność? Chyba u góry mam podki na niewidzialność, dobra. Ja też widzowie, nie wiecie, nie chcę im zabierać tych pieniędzy, ale no nie mamy za bardzo wyjścia. Przecież oni, dobra, oni mają ponad 500. Czekajcie, czy ja mam gdzieś podki na niewidkę? Dobra, tutaj mam jakąś jedną, mam też mleko. Dobra, jedna mi chyba powinna wystarczyć, żeby się zakraść. Tylko pytanie, gdzie oni mają te hajsy? Czy oni mają jakieś mega mocno pochowane? Też nie wiem, ile mam zabrać, skoro Werka ma ponad 500, bo się wysprzęgliła, powiedziała ile ma. No to możemy je zabrać, nie wiem, jakieś 200 i powinno być chyba okej. Czekajcie, ja zobaczę też w ogóle, czy to stu nie ma, bo Tosa to mógłbym wziąć, bo mamy na wspólę tego zielonego kitcoina. Więc za spokojnie, pytanie, czy on ma w ekwipunku, czy on ma gdzieś pochowane, no to jest ważne. Dobra, wejdę do niego i zobaczę. Dobra, tutaj nic nie ma, on zawsze tutaj też ma pieniądze. No ale nie ma, widzowie, no w obecnej chwili, kiedy te kitcoiny są tyle warte, że każdy dosłownie o nie rywalizuje, no to nie ma szans, żeby Tosu miał je schowane, no w czymś takim, nie? No on na pewno ma to gdzieś pochowane, albo w ekwipunku, albo w jakimś takim solidnym miejscu, no tak na wylocie by nie miał. Widzicie, tutaj dosłownie nic nie ma. Nie ma nawet śladu po kitcoinie. Może, że u góry. Czekajcie, u góry on ma pokój jeszcze taki swój, nie? Tutaj nie ma, tutaj też nie widzę kitcoinów, tutaj też nie ma. Tutaj tylko papier, tutaj też nic, 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 no nic nie ma, tylko jakieś słabe rzeczy, no. Po co mi jakieś tutaj... Dobra, może u góry jeszcze w tych skrzynkach? Nie, one są puste wszystkie. No nie, on ma w ekwipunku! Dobra, no nie, trudno, tutaj też nie ma. Czyli muszę, widzowie, niestety posunąć się do kradzieży, to jest beznadziejne. Nigdy czegoś takiego nie róbcie, ale ja tak jakby pożyczę te pieniądze tylko i wyłącznie po to, żebyście mieli fajny odcinek, żeby zobaczyć, jak ten kitcoin wygląda i co on daje. A oczywiście potem cały hajs oddam. Oddam wszystkim te pieniądze, ale dobra, idę się zakraść najpierw do Werki, czekajcie. Czy ona, dobra, ona sobie gdzieś tam chodzi. Ona jest przy skrzynkach, więc luz. Wejdźmy do niej i, czekajcie, ja muszę tylko tutaj zobaczyć, czy ja. Dobra, nie widać mnie na 100%, okej. Ona jest tutaj, ona sobie chodzi, dobra. Ona coś robi przy skrzynkach, czekajcie. No to ja nie mogę teraz tutaj otworzyć tej skrzynki, jak ona jest tak blisko, bo ona... Ej, patrzcie! Ona ma hajs w ręce akurat, widzieliście to? Miała hajs w ręce. Czekajcie. Nie no, jak ona teraz to wzięła do ekwipunku, to mnie coś strzeli. Dobra, czekajcie. Która to była skrzynka? Ta? Nie. Nie mogę... Dobra, ona jest tam. Patrzcie, jest! 54! Dobra. Od Wery wezmę 200, czyli 20. Dobra, 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 czekajcie, postaram się od każdego po trochu, żeby nie okradać jednej osoby do końca. Tutaj wezmę 20, dobra, okej. I wychodzę. Dobra, 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 po cichu, dobra, ona poszła do góry, okej, dobra, okej, poszła, dobra, mamy to. Niepotrzebnie w sumie te drzwi zamykałem, dobra, teraz Pickers. Ja nie mogę, z Pickersem może być ciężko, dobra, czekajcie, wbijam, zamknę to. Ja nie wiem, czy on tego nie słyszał, dobra, nieważne. Code, co to jest, code 1, 2, 3, 4? Dobra, chwila, on tu ma... Czy on ma, dobra, gdzie on może mieć pieniądze, czekajcie. Tutaj nic nie... Czemu sam do siebie, o co tu chodzi, dobra, nie wiem. Dobra, czekajcie. Dobra, poszedł na dół. Dobra, 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 przeszukajmy górę w takim razie. On jest na dole, bo mamy czas. Był w shulkerach. Nic nie ma, dosłownie pusto, nic! Tutaj? No nie, on ma wszystko gdzieś pochowane. Książka to była jakaś. Książka, co za książka? Bitcoin, domek. Dobra, nie, aha, to są chyba jego udziały. Okej, dobra, czekaj. Dobra, 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 teraz możemy zejść na dół, po cichutku. Piękne miasto.
Dobra, on sobie patrzy na miasto, dobra, nice, mamy chwilę na dole, dobra, chwila. Gdzie on może mieć pochowane? Co tam jest za TNT? To widzicie? Czemu to jest jakieś... Czemu on ma pod domkiem TNT? O co tutaj chodzi? Dobra, zniszczę mu je, żeby mu chata nie wybuchła. Tu patrzcie, ja jestem jeszcze tutaj dobrym uczestnikiem kidowic, że mu jeszcze pomagam. Ale chwila, tutaj nic nie widzę, tam coś jest? Nie, tutaj co to jest? To jest skrzynka? Nie. A to jest ghost block. To jest, dobra, nie wiem. Nie wiem, co on tutaj robi. Czekajcie, on se chodzi tutaj, okej, okay, dobra, ma jakieś zdjęcie. Okej. Okay. Piękny, bo w sumie parę czasy. Okej, okay, dobra, stary strach, dobra, on tam coś wspomina, widzę, nieważne, ja tak jestem wyciszony. Czekajcie, tu jest skrzynka, patrz! Dobra, okej, okay, tu jest skrzynia na kod. On u góry miał napisane jakiś kod, czekajcie. Co on tu robi? Dobra, on sobie enchantuje? Nie. Dobra, nie mogę teraz przy nim tego otworzyć, bo się skapnie, ale czekajcie, tutaj ma jeszcze jakieś beczki, tutaj ma co? Okej, okay, dobra, to nieważne. I otworzył Ender Chesta. No nie, jeżeli on do Ender Chesta włoży kilka innych testów. Moja stara różdżka. No coś czaruje! Dobra, jeszcze muszę schować, bo on czaruje. Co on robi z różdżką w ogóle? No nie! Skąd on ma starą różdżkę? Przecież magię tam zabrał wszystkie. Dobra. Jakie fajne. Bo muszę jakoś. Okej, okay, dobra, poszedł. Dobra, dobra, tam jest. Dobra, czy ja tu zdążę? Ile on ma hajsu! Co ty gadasz? Dobra, też mu biorę 20. Dobra, też mu biorę 20. Po cichu, po cichu. Tutaj mamy 11, 16. Dobra, 20, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, wychodzę. Wychodzę, 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 bardzo cicho, dobra, czekajcie. O! Dobra, oby nic nie słyszał, oby nic nie słyszał, bo będzie problem, dobra, wychodzę. Nie! O. Co? Dobra, spokojnie, spokojnie, ale miałem niefarta, miałem mega niefarta. Dawid! Nie, co chce ode mnie, dobra, muszę wypić. Dawid, moje drzwi się zepsuły, pomóż mi! Dobra, nie mogę mu pomóc, dobra, muszę iść do Tosi, nie mogę mu pomóc, bo mam 4 minuty potki, nie mogę teraz z nim rozmawiać, bo nie mam drugiego mleka. Dobra, idę do Tosi, czy Tosia ma jakiś hajs? Pytanie, gdzie Tosia może trzymać pieniądze? Brakuje mi 160 bitcoinów, mógłbym to wziąć od Szymona czy od Werki, no i pewnie tak zrobię, jeżeli Tosia nie będzie miała, o nie, ona chyba nie ma nigdzie pieniędzy, ale chciałem od każdego z kidosów wziąć po 20, żeby nie było przypału. Dobra, tutaj ona... Dobra, no tutaj ma jakieś jedzenie w ogóle, co jest? Kanapki od tosta? Jakieś melony? Dobra, nie wiem, ile ona ma tutaj w ogóle rzeczy, chwila. Może na dole? Dobra, czekajcie, przeszukajmy dół. Ale ma duży magazyn, dobra, chwila. Bo to jest mega solidne, tylko pytanie, czy ona tutaj coś poprzenosiła? Czy to jest puste? Dobra, ja tutaj widzę, że w większości tutaj są puste rzeczy, okej. Okay. Może tutaj w tych skrzynkach? Tosia chyba się jeszcze nie zdążyła przeprowadzić do końca. Tego nie mogę nawet otworzyć, dobra. Tutaj? No nie, no nie ma nic, jest puste, czekajcie. U góry chyba jeszcze coś było, nie? To jest wyższe piętro? A nie, nie ma! Tylko te kabineciki jeszcze są, dobra, tu nie będzie raczej... Jest hajs. Jest hajs, ale to są pieniądze, czekajcie, 64, okej, 64... Dobra, muszę dobrać tyle, żebym miał. Patrzcie, patrzcie, będziemy mieli! Będziemy mieli, ale okradam... Jezu, ja się z tym źle czuję, dobra, mam 1000. Mam równy 1000. I teraz tak, ja muszę w książce zapisać. Dobra, bo tam pikerz jest, dobra, muszę uważać. Okej, okay, to usunę, to nie jest ważne. Werka 200, piszę ile muszę oddać. Pikerz 200, ja ich nie informuję o tym, bo oni by się wściekli. Dobra, on tam przeszedł, dobra, spoko. A to się wziąłem 128 plus 32. Czyli 160, dobra, czyli Tosia 160, bo to ja potrzebowałem. Tosia 160. Ja ogólnie jak tu wejdzie na serwer, wydaje mi się, że on tyle ma. Że on ma tyle już w ekwipunku, więc ja po prostu powiem mu, żeby mi oddał, bo my to robimy oczywiście wspólnie, wierzę, bo to będzie wspólny nasz zielony kitcoin właśnie w naszym tutaj, że tak powiem, walce z młodymi, ale po prostu, żeby oddał i żebyśmy my oddali właśnie naszym młodym, żeby to nie było żadnego problemu. Ale dobra, poczekajcie. Idę, dobra. To jest ten moment chyba. To jest, widzowie, ten moment, kiedy ja wymienię kitcoina. Ja już nie muszę się tutaj ukrywać, bo jestem w swoim domku, mam pieniądze. No, mega zły czyn, mega źle się z tym czuję, ale dobra, mam nadzieję, że mi to widzowie wybaczycie, bo to jest wszystko pod odcinek, żebyście tutaj mieli ciekawy film. Więc dlatego właśnie tutaj tak zrobiłem, no i dobra. Bierzemy to, to i bierzemy, widzowie, to. Bierzemy te trzy rzeczy, które mam nadzieję, że wspólnie złączone dadzą nam zielonego kitcoina. Teraz tylko nie dać się zabić. Dobra, ja się muszę uzbroić tutaj, okej, bo jakby ktoś miał mnie zaatakować, ja muszę być gotowy do walki, bo ja mam teraz przy sobie wszystko, co jest potrzebne na zielonego kitcoina. Rozumiecie to? Na zielonego kitcoina. Jako pierwszy na kidowicach zdobywam zielonego kitcoina. Wow. Dobra, to jest mocne, to jest naprawdę mocne. Idę sprawdzić, idę to sprawdzić. Dobra, czekajcie, wbijam do kit sklepu. Dobra, tutaj nikogo nie ma, luz, jesteśmy sami. I teraz tak, czy ja coś muszę wymieniać? Nie. Czy ja coś muszę wymieniać? Chyba nie. Pytanie, bo tam jest potrzebny chyba złoty. Okej, okay. Czyli ja muszę zdobyć najpierw te. Dobra, czyli ja muszę... A nie, ja rozumiem w złą stronę.
O nie, 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 dobra, muszę tak, dobra, 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 w tą stronę muszę klikać, okej, dobra, bo już myślałem, ja nie mogę, ale byłby błąd, nie? Ale bym błąd zrobił. Dobra, i teraz tutaj. Mamy, mamy, mamy złotego Kitcoina. Wiecie, co to oznacza, widzowie? Wiecie, co to oznacza? Że te cztery rzeczy łączą nam się w zielonego prawdopodobnie. Dobra, schodzę na dół i teraz tak, to... Ja nie mogę, jest, patrzcie to, nie wytrzymam, ej, zaraz stanie się to, dobra, dobra, ja nie mogę, mam, 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 jak to się łączy, gdzie to się daje, gdzie to się daje, mam już efekt? Nie, no nie, nie działa mi nic, może tak jakoś, nie, jak to działa, może tu, chwila, jak to działa? Jest, jest, zielony Bitcoin. Co ja mam? Co ty dajesz? Co ty dajesz? On daje takiego speeda? Ej, nawet go nie ma na tym, czekaj! Tak. On to daje, co jest? On daje jakieś... Ej, siema, Pickers! Siema! Siemanko. Co ty tu znowu robisz? Nie, byłem sobie, że tak powiem, coś wymienić i ten... no, coś sobie wymienić byłem. No, masz, po co ci potka na szybkość? Znaczy nie, 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 ja nie... Dobra, kurczę, dobra, powiem ci coś. Co? O co ci chodzi? Patrz co mam, 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 mam jako pierwszy, mam! Jak co ty na to? Mam! Wera szybko! Mam, mam, mam! Kidosy, przegrywacie! Przegrywacie z nami! Gdzie jest Wera? Patrz jak ja zasuwam! Jeszcze zobaczysz! Jakie to jest mam! Ej, to weź tak... Co ty miałeś w ten... Aaaa, co ty na to? Co patrz, to jest? Co to nie, daje? Szymon, to ty, co się stało? Patrz, co to daje? Jestem szybki, jak nie Sonic! Nie mogę tego gonić! A to jest dopiero pierwszy, jak ja będę mieć takich 10, ale... to ja będę zasuwać chwila, jak Sonic! Skąd ty miałeś w ogóle na to pieniądze? No, zbierałem. I miałem. Zbierałeś, jedziesz jeszcze w jakiejś sklepie. Nie, ty po prostu sobie wymieniałeś parę tych! Nie, nie, nie! Parę kosów nagle masz! Bikona, bikona mieliśmy od zadania z magikiem. 5 shulkerów, no to miałem w skrzynce. Co tam jeszcze było? Tamte coś tam, to zdobył tostu. No, było jeszcze 1000 bitcoinów. No to 1000 bitcoinów jakoś nazbierałem, no, elegancko. I co? Nazbierałeś? Tak. No? Nazbierałeś? No, no udało mi się, no. Poczekaj, no to chodź ze mną, może zobaczymy na przykład u mnie. Znaczy ja muszę lecieć do domku, bo ja mam ten, do załatwienia. Ale gdzie musisz lecieć? No ale na przykład pójdziemy na przykład, zobaczymy do kit sklepu, czy tam nie ma, albo na przykład do Tosi pójdziemy. Znaczy ja... Albo do mnie do domku. Ale, po, ale co wy chcecie sprawdzać? Dobra, no ja idę zobaczyć, ja mam wszystkie kitcoiny, bo twój kitcoin mi bardzo śmierdzi i wydaje mi się, że ty nie uzbierajesz się do takiego. Ja tak samo. Poczekaj, no. Ja idę zobaczyć. No dobra, no to jeszcze się do igrasz. Idźcie, idź. Sobie jest przypał, nie teraz pójdą do domku i zobaczą, że nie mają hajsu. Dobra, ja ten odcinek widzowie wyłączam, bo jest problem, ale mamy zielonego Kitcoina! Dobra, ja muszę jak najszybciej ogarnąć pieniądze i im oddać, bo się źle z tym czuję, że im okradłem, widzowie. Dobra, chciałem wam po prostu tutaj zrobić kozacki odcinek, no i mamy. Mamy zielonego Kitcoina. Wow, ja go na razie zostałem w ekwipunku, on daje takiego speeda, patrzcie. A tam pisało, że te, w tej książce, że zielone Kitcoiny dają różne rzeczy, więc jest możliwe, że kolejny Kitcoin da kompletnie coś innego, więc tym bardziej musimy zdobyć kolejne Kitcoiny, żeby jak najszybciej je mieć. Dobra widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał. Do zobaczenia jutro.